Ten filmik w sumie powinien być wstępem, bo on powinien pokazać się dopiero w listopadzie, ale kilka takich zdjęć przygotowałem jako wstęp w sumie, bo na temat tego dnia troszeczkę powiem już tam październik, listopad, bliżej końca roku. To jest taki oryginalny dzień, Dios de Muertos. Jak ktoś zna hiszpański, pewnie mnie poprawi i pewnie oczywiście skrytykuje wymowę po hiszpańsku, ale chodzi o Dzień Zmarłych. Oczywiście kwestie Halloween są najbardziej popularne, które się miały wziąć ze Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę Halloween to się kryje przy tym Dios de Muertos, czyli przy tym meksykańskim Dniu Zmarłych. To święto w sumie jest obchodzone zarówno w Meksyku, jak i w Hiszpanii. Szerzej genezę tego święta ja oczywiście postaram się przedstawić w następnym filmiku, który się tam ukaże bliżej już świąt. Rzecz polega na tym, że Meksykanie wcale nie boją się śmierci. Ten zwyczaj w sumie przyszedł z Karaibów, z Gwatemali, z Salwadoru. Natomiast oni z tą śmiercią jakby się też obnoszą przed tym Dniem Zmarłych. Lepią, jak tutaj możemy zobaczyć, widzicie jakieś z lukru robione kościotrupki, czy czaszki lukrowane, które są gdzieś w sklepach cukierniczych. Oczywiście u nas w tradycji polskiej też coś takiego się zachowało, bo w starej Polsce w XVII wieku między innymi na wszystkich świętych robiono kosteczki zmarłych. To był taki przepis fajny z orzechów na takie ciasta, cukierki z orzechów. Na kanale też znajdziecie spokojnie przepis na te ciasteczka, które były przyrządzane w XVII wieku w Polsce, czyli na te kosteczki zmarłych. No ale tutaj właśnie tych kilka zdjęć, które chciałem pokazać jako taki wstęp, gdzie na mieście widać bez problemu tych wszystkich zmarłych, tych wszystkich, którzy ich duchy powinny również świętować to święto razem z żyjącymi. To jest taki bardzo oryginalny zwyczaj, który pokazuje przede wszystkim tutaj między owocami też czaszeczkę widzicie, także to jest taki zwyczaj, który przede wszystkim pokazuje tą więź między żywymi a zmarłymi. I na dobrą sprawę, tak jak powiedziałem, szerzej genezę tego święta wezmę, postaram się przedstawić w następnym filmiku, który będzie już troszeczkę później. Potraktujcie ten film jako taki wstęp przede wszystkim. No, zawsze warto pamiętać, że to święto, ono przede wszystkim bierze i odbywa się zarówno w Meksyku, jak i w Hiszpanii, a te całe fikcyjne Halloween ze Stanów Zjednoczonych to po prostu, szczerze mówiąc, przy tym wszystkim to blednie.